Rzeźko. Zobacz, jaki twórczy bałagan. Zobacz, jakie pyszności. Kasza jaglana z białkiem serwatkowym, bananem, wiórkami kokosowymi i orzechami. Najważniejsze. Julia! Zupę mleczną ci robię. A jak byś ty miała jakieś szalenie codziennie? Zamiast spadków? Miałabyś na przykład taką kaszę jaglaną z orzechami i bananem. Ciągle? Co? Ciągle? Ciągle, codziennie. To jest już najnowszy zakup. Powiedz, Julka, po co? Żeby w nocy, jak jest bardzo, bardzo, bardzo ciemno, szukać bobrów. Tak jest. My będziemy z psami, to tutaj przy kanałku mega dużo bobrów w ogóle grasuje. Więc chodzimy obserwować bobry i przy okazji odstraszać, żeby nas nie zaatakowały. Możemy pokazać moje super buty. Słuchajcie, to na zdjęciu śmignęło na Instagramie, gdzieś na Facebooku. To są moje Reeboki, które mam przynajmniej 10 lat. I cały czas jeszcze w użyciu. Wiem, że wyglądają już wieśniacko, ale po prostu lubię, bo są takie, jakie są. Trzeba przygotować porcję po treningowo. Tabletka na szybkość. To są dwie na wytrzymałość, bo się przyda. Omega 3 nawet. To, żebym ładnie wyglądał na plaży w Mielnie 2017. Kordygent, himalajskie zioła. Kompleks. Powoli się kończy wszystko. Pregnenolone. I aminokwasy. Tak, dobrze. Nie, 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 drugie obok. No. Całe zdrowie w tabletkach. Julcia, Julcia. A to która czapka? Trzeba mądrze wybrać. Najładniejsza. Najładniejsza. Kreatorka moda. A dlaczego nie pasują te buty do tego? No nie pasują. Lepiej byś wyglądał w czarny. Czarny? Mhm. Dobra. Niech ci będą czarne. Nie żartuj, że nie masz zębów. Nie, nie byłam. Julka! Julka! Moje dziecko zawsze z rana jest średnio tam przytomne w samochodzie. I tak mamy taką rutynę, że włączamy sobie pewien hit. Pozdrawiamy Ewelinę w tym czasie. Janko, masz tyle rzeczy niepotrzebnych w tym plecaku, że on waży pewno... Nie, nie, ciągnij go, nie zakładaj go. Apelujemy do ministra edukacji. To jest cięższy niż moja torba treningowa. Na przejściu uważaj! No, jeden z nich taki, który trzeba wstać o 6:30, przygotować dziecko do szkoły. Dać jeść, przypilnować, żeby wszystkie zeszyty znalazły się w plecaku. Jeszcze przed treningiem jest czas, aby zajechać na drugie śniadanie do prawdziwej amerykańskiej restauracji. Powiem, że już mam dość tej diety całej. Niestety tylko dwie kawy czarne poproszę. Ładnie pachnie. To jest dawka tylko przedtreningowa. To wszystko, co jest tutaj. Się polało, biedactwo.
Jak zwykle. Głębokie gardło 8. Jeszcze bym poprawiono niektóre rzeczy, ale tak to będzie wyglądać. Musicie zobaczyć od razu. Team Juras. Mielno nadciąga. Odgramy cud trochę. Tam idziemy? Czy tak? Zumba Fitness Cross. Functional Training. O co? Do brzuszków? Nie. Matę do brzuszków, kurde. Ty sobie weź. Dobrze wchodzi. A mi barki spłatował i łapy. Cięższy. Żartowania, biceps tak robi. Ja mam 20, to musi być więcej, przynajmniej o 5. Zobacz, jak szuka. Powoli, hop, noga i powoli wyczynamy. Ładnie paluszki do przodu, wyciągnij, przytrzymaj, wyciągnij jeszcze prawie do tyłu łokieć. Rozciągnij się ładnie. Zatkniętym ręką. Przytrzymaj. Przejdziesz biodrami do góry mocno. Teraz przychodzisz jak najdalej do przodu, do przodu i w tej pozycji głowa do góry i biodra do podłogi. Wysuwasz, patrzysz co tu jest. Co się stało? Przez chwilę nie bolało, teraz boli. Puszczę bioderka na podłogę. Kurwa, specjalnie to robi. Teraz jest jedną wielką chodzącą dysfunkcją! I teraz ręce masz cały czas mieć proste. Bioderek cały czas proste. O właśnie, bioderek miał być. A niech widzą, co tu się dzieje. Chyba wiedziałem. Oddychaj. Baw się tym. My heart will go. Można powiedzieć, że był to interwał. Staraliśmy się, żeby czasowość była tak jak w walce. Mniej więcej, trochę przesadzona po to, żeby było ciężej. Na końcu był tajski masaż. No może nie cały, bo to trwa długo, ale ogólnie plan był taki, żeby rozluźnić po taśmach, tam gdzie spięty, w szczególności nogi po sparingach miał spięte, no i robiliśmy nogi. Jedziemy na ważenie KSW 38 i teraz uwielbiam, po prostu uwielbiam to. Spinasz czasowo, na mięciutko 15, bo wychodzisz, mówię, 45 minut do Świat i Ludzie, żeby dojechać z Milanówka pod Warszawskiego do centrum Warszawy, do hotelu Marriott, do restauracji Champions. I oczywiście musi coś się i być korekt na autostradzie. Czaisz? To jest... Specjalnie wcześniej wyjechałem, specjalnie wcześniej trening zaplanowałem, żeby na tą 12 być w czempionście na dużym luzie, przygotować się jeszcze do ważenia. Zobaczymy, czy ja w ogóle na 12.30 dojadę. Dramat. 17 minut do startu ważenia. Niby jestem w centrum, ale cały czas daleka droga do tego. Pewno na styk wbiegnę. Wezmę to do ręki, nawet nie wiem... Nic. No niewiarygodne, no k***a,
niewiarygodne. Papo, niech sobie zjedzie, minuta do wejścia na antenę. A ja jestem w dupie. Tak, już nie ma koło. Daj mi to. Wej... dziady p***lony. Jak to było w Polsce? Jeden większy k***czyk, od początku korek cały dzień. Wyjechałem z rodziska, non-stop korek. Centrum korek, teraz się jeszcze pieprzy na jakiś czas. Jak to było w polskim filmie? Jak to było w polskim filmie? No. Krzysiu, rzeczywiście kolega nerwowy jest. Nie. Jak wnieśli? Tu masz cały schemat. Ja w akcie czytam. Czyli Kozieć, numer 37, Kraków. Tak. Weź mi tu z tym. Witam wszystkich serdecznie na ważeniu przed galą KSW 38 Live in Studio. Grzegorz Sulakowski nie ukrywa swoich ambicji. Były pretendent do mistrzowskiego pasa Renato Gomez kontra Grzegorz Sulakowski. Zadanie przed nim trudne, gdyż naprzeciwko stanie weteran polskiej sceny MMA Antoni Tyleski. Ale nie tylko jego. Specjalnie dla Państwa. Okej, Antoni, cześć. Przeszkadzam ci, Mamet. Mamet, przeszkadza ci kamera. Mamet, zapraszam. Diabeł Krasnoński, rzutem na taśmę, no. Minuta spóźnienia. Dobra, góra dwie. Ale zrobione. Nawet bez jeden błąd językowy. Raz się zawiesiłem, więc nie ma dramatu. Jak na stres. No dobrze, dobrze. Ile masz do 120? Do 120? 3 kilo. To dołóż sobie jeszcze. Mariusz, jeszcze dużo czasu. Kurde, wszędzie, a pan mi zagląda w talerz. Wszędzie gluten. Kuba Mauryś by mnie zabił. Nie ukrywam, że z chęcią bym coś takiego zjadł. Tak się podpisuje. Dobra. Moja siostra. Ja nic o tym nie wiem. Niepodobna. Ale chodź, zrobimy zdjęcie, co? Raz z Borysem, co? Tak jest, Borys. To ja coś podpisuję. Ale fajnie. Mamy... Ostatnie zdjęcie jakieś z taekwondo dostałem. Dostałem zdjęcia z taekwondo, gdzie ważyłem poniżej 80 kg. I tak nie miałem. Nie, i tak nie miałem kaloryfera, i tak miałem oponkę. Nie miałeś poza jednym przypadkiem na plakacie KSW. Zobaczcie to. Klasa, kratka na brzuchu. Jesteśmy już po ważeniu przed galą KSW 38, jak sami widzieliście, w mocnym stresie. Jeszcze na sam koniec, gdzieś miałem parkować. Jakiś idiota rozkraszył się busem, bo miał lekką obcierkę i postanowił zablokować cały pas. Jak się gdzieś śpieszę, to korki powodują mnie niebywałą frustrację, zresztą chyba mieliście okazję zobaczyć i jestem wtedy najgorszy na świecie i potrafię komuś urwać rękę. A teraz, żeby troszeczkę ciśnienie już spadło całkowicie, bo już jest po wszystkim, wizyta w Legal Cakes, bo idzie weekend wyjazdowy, a więc muszę mieć jakieś zdrowe przegryzki ze sobą w samochodzie, a będzie idealnie. A kto nie ma okazji spróbować Legal Cakes, dozwolone ciasteczka, dozwolone słodycze ze stramem samych zdrowych składników. Jeżeli jesteście w Warszawie czy w Krakowie, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Słuchajcie, no generalnie chcieliśmy wam pokazać, jakie tutaj pyszności fundują w Legal Cakes, ale razem z Piotrkiem, który jest za po drugiej stronie kamery, po prostu w trakcie wkręciliśmy w jedzenie, że możemy wam pokazać w sumie tylko już puste talerze. W tym videoblogu miałem ogłosić konkurs, gdzie nagrodą główną będzie cały dzień spędzony ze mną przed kamerą łączna spacja właśnie w moim vlogu. I zróbmy tak, że jutro na moim fanpage'u i na fanpage'u Łączna Spacja pojawią się wszelakie szczegóły dotyczące tego konkursu. Zróbmy coś razem dobrego i myślę, że jedna osoba, która wykaże się największą charytatywnością, będzie miała, myślę, że wątpliwą przyjemność spędzić ze mną dzień.